Pierwszy statek o nośności 105 tysięcy ton zbudowany dla armatora radzieckiego. Dzieło załogi Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej. Ostatnie prace przed wodowaniem giganta o długości ćwierć kilometra, wysokości 12-piętrowej kamienicy. Statek może zabrać do wnętrza żywność wystarczającą 100-tysięcznemu miastu na cały rok. Wyprowadzenie statku z doku to operacja techniczna wymagająca precyzji. Statek zmontowany został w rekordowym tempie, w 49 dni od położenia stępki. Powiodło się. Autorzy odetchnęli po emocjach. Głos ma orkiestra. Matką chrzestną została żona ambasadora Związku Radzieckiego Raisa Piłotowicz. Statek otrzymał imię Marszałka Budionnego. Kolos ten wyznacza kolejny etap postępu. Nasz przemysł okrętowy przełamał jeszcze jedną barierę techniczną. Zaczęła się era wielkich statków.